Dom, który dziś odwiedzę, był zamieszkany przez pewnego mężczyznę, który prowadził warsztat samochodowy. Jednak wiek i tylko para rąk sprawiły, że nie było mu łatwo. Jednak mimo to do ostatniego dnia pracował. Kiedy przyszedł dzień, by opuścić ten świat, okazało się, że jest całkowicie sam. Po śmierci jego cały dobytek przejął Skarb Państwa. I jak możecie się domyśleć, do dnia dzisiejszego nikt nie opiekował się jego majątkiem. Po upływie 23 lat dotarłem tu i ja. I postaram się pokazać wam, jak czas wpłynął na to miejsce. Zapraszam na film. Zobaczcie, jak mech obrósł całe drzewo. Jaki to jest piękny widok. Dzisiaj odwiedzę opuszczony dom w Belgii. Jest bardzo stary, więc obawiałem się, czy jeszcze będzie możliwość wejść do środka. Tutaj widać, że już dach się całkowicie zawalił. Jednak spróbuję zajrzeć tam do góry jeszcze. O. Tak wygląda część domu. Tutaj już jest wszystko zawalone niestety. Tutaj się już nie da wejść. A jestem pewien, że gdzieś tam na dole są jakieś ciekawe artefakty. No cóż, idziemy dalej. Może dalej będzie lepsze wejście. Tutaj się wszystko sypie. Jak wygląda cały dom. Z tej strony dach też już jest zerwany, ale widać, że będzie szło wejść do środka. Zaraz spróbuję. Oby się tylko nic nie zawaliło. I takie niepewne trochę tutaj wszystko. Stara kosiareczka. Tutaj chyba był jakiś warsztat właściciela domu. A tutaj jest ta część zawalona, którą widzieliśmy wcześniej z góry. O. Tu mamy tą część zawaloną. Całe wyposażenie zostało pod gruzami. Tam nawet jest jakiś samochód pomarańczowy. Nie wiem, czy to widać. Spróbujemy później tam jakoś się dostać.
drabinka aluminiowa nie wytrzymała. Widać, że ją uderzył beton z boku. Tutaj jeszcze jest kawałek chatki. Tu chyba była łazienka. Bardzo stary telewizor. Niestety ktoś go już rozbił. Gramofon. Tam coś jeszcze jest na dole. Nie wiem, czy tam schodzić. Zobaczcie tutaj. Tu też chyba góra się zawaliła już. Spadło trochę sprzętu, elektroniki. Mamy tu jakiś stary telewizor. No więc spróbuję się tam dostać jakoś, chociaż nie będzie to chyba zbyt mądre. Idziemy do piwnicy. Tutaj nade mną będą wisieć krzesła i schody, którymi niegdyś się wchodziło do góry. Zobaczymy, czy warto w ogóle iść do piwnicy. Są tylko stare opony. Nie będę tam schodził niżej. Próbuję się tutaj wydostać jakoś teraz. Bardzo ciasno. Spróbujemy zajść z innej strony. Może tam znajdziemy jakieś wyposażenie w lepszym stanie. Silnik jest. Ciekawe z czego. Bardzo duży. Zobaczcie, jakiego materiału używano tutaj do budowy tego domu. Z kamienia jest wszystko. Wow, idę do góry, nie ma opcji. Jesteśmy na poddaszu. O, tam jakiś ciekawy sprzęt stoi. Ale raczej tam nie będę wchodził. Nie ma nic ciekawego. Zaszedłem tu od tyłu. Nie widzę tutaj żadnych mebli ani nic takiego. Najprawdopodobniej główne wejście jest z drugiej strony do domu.
Zaraz tam zajrzymy. Trzeba jeszcze zejść. Tu też się zawaliło. Bardzo dużo złomu, żelastwa różnego. Tu jest, tu chyba był jakiś magazyn. Więc idziemy dalej. Tutaj była chyba część mieszkalna już, tak, na pewno. Wow. Zobaczcie, jakie stare radio. Tutaj telewizorek. Zresztą kilka telewizorów. Wszystkie bardzo stare. Nie wiem, czy tutaj ktoś czasem nie naprawiał telewizorów. Jak na jeden dom, jest ich tu trochę za dużo. Zobaczcie, jakie stare radio. Grundika. Bardzo stare. Mega ciężkie. Bardzo chciałbym dostać się na górę. Jednak na pewno nie będzie to dobry pomysł. Może chociaż tędy zajrzę. Co tutaj mamy? Tu mam jakiś gramofon stary. Sprzęt. Co to za sprzęt? O, to jest chyba maszynka do ubrań. Ta stara maszynka do ubrań. Powiem wam tylko, że nie jest zbyt tu wygodnie. W zasadzie nie mam żadnej przestrzeni tutaj. Szkoda, szkoda, bo chciałem się tu rozejrzeć u góry. Ale obawiam się, że nie wytrzyma to pod moim ciężarem. Zaraz sprawdzimy. Chciałem się na górę. Tak wygląda wejście. Bardzo stary sprzęt. W zasadzie gdzie się nie spojrzy, to leży coś starego.
Zobaczcie ten odkurzacz. Tam są dość takie ciekawe telewizory. Dobra. Myślę, że i tak nie powinno mnie tu być. Ze względu na to, że wszystko się zarywa. No ale jestem uparty. Tu mamy krzyżyk jeszcze. Będziemy schodzić powoli. Dobra, ja schodzę na dół, bo tutaj nie jest zbyt bezpiecznie. Jest główne wejście. Teraz zobaczymy, co jest w środku. Wow. Ale miejscówka. Są tu jakieś dokumenty. Zaraz sprawdzę, czy jest tu gdzieś data. Tu nic nie ma. Nie ma tu też nigdzie kalendarza. I nie jestem pewien do końca, kiedy dom został opuszczony. Idziemy do kolejnego pomieszczenia. Mamy kalendarz. 1997, czyli 23 lata temu ktoś zawiesił tutaj ten kalendarz. Czyli bardzo dawno temu. Nie dziwne, że dom jest tak zrujnowany. Mama jakąś... W końcu mamy wyposażenie. O. Już niewiele zostało naprawdę. Stary piec.
na którym również można było kiedyś gotować. O, cały strop się zawalił. A tam mamy autko. Myślę, że dam radę tam przejść. To najprawdopodobniej była wiertarka, albo i nie. Tu mamy konkretny sprzęt. Zobaczcie, jak się wygięły WTO-wniki podtrzymujące podłogę niegdyś lub sufit. Tu nam zostało autko, nie wiem czy to nie Golf czasami. Nic nie zostało z auta. Stare klucze. Bardzo dużo narzędzi. Śrubek w tutaj mamy nawet łuskę. Czy co to jest? Znalazłem coś ciekawego. To chyba była kiedyś zapalniczka. Nade mną kilkutonowa płyta betonowa, dlatego spadam stąd już. Schody na górę. Pewnie, że wejdziemy na górę. Segregatory 1989. Nie wiem, czy tu jest stabilnie na tyle, żeby tam wejść. Kawałek wejdę. Kolejne telewizory. Bardzo stara szafa. Franki. Dawna belgijska waluta. Ale co to jest? Nie mam pojęcia. Interesuje mnie ten kuferek, co kryje w środku. Niestety jest pusty. Jeszcze jakiś bardzo stary telewizor.
ciuchy w szafie jeszcze zostały. Druga strona. Wow, jaki wózek. Niezły. Tam dalej już nie idę raczej. Widać, że tutaj jest jeszcze wejście na górę. Jednak schody są troszkę zablokowane. Nie wiem, czy próbować tam wchodzić, czy nie. Chyba zaryzykuję. Na strychu może być ciekawie, dlatego muszę tam zajrzeć. Więcej telewizorów tu mamy. W zasadzie w takim samym stanie jak reszta. Dobra. Nie ma tu co szukać. Zawijam się stąd. Nic naprawdę takiego wartego, godnego uwagi. Dobra, schodzimy na dół. Kiedyś może było ładne. Dobra. Idziemy na dół. Dalsza część tego domu to niewielkie gospodarstwo. Jest na nim kilka samochodów ciekawych, takich jak ten. Tu jest jakaś maszyna.
kolejne samochody. Zobaczcie ten, jaki śmieszny. Tu jeszcze kilka wraków jest. Tu jakiś busik. Już też niewiele z niego zostało. W zasadzie sama rdza. Zobaczcie, jaki silnik. Bardzo ciekawie to wygląda. W zasadzie wraki są zaciągnięte w głąb lasu. Naprawdę niesamowity widok. Rozkładające się wraki i natura. Tutaj będę już kończył wyprawę. Mam nadzieję, że wam się podobało. Ja lecę dalej, bo dzisiaj mam jeszcze dwa miejsca do odwiedzenia, które również zobaczycie w następnych odcinkach. Zapraszam.